Dobra, lecimy z nagrywaniem filmiku na temat mikrofonu Guitar Hero, którego podepnę do OBS-a. Tutaj widzicie, że mam ten mikrofon przerobiony. Ja go przerabiałem po to, że ten kabel, który był oryginalnie połączony z tym mikrofonem, służył mi do podłączania gitary. Tak przerobiłem sobie ten kabel. Natomiast już nie posiadam gitary żadnej elektrycznej w domu. Także pomyślałem sobie, że z powrotem go przywrócę do ustawień takich jak był kiedyś. I zobaczymy, jak sobie poradzi z OBS-em, czy dźwięk będzie dobry. Czy to jest jakaś alternatywa dla mikrofonów. No i zobaczycie, jak to wyglądało. Po prostu utnę kabel z jednej i z drugiej strony, tak aby go połączyć w jedną całość. Ten mikrofon kiedyś kupiłem na OLX-ie chyba za 20 zł, czy jakoś tak, od gościa, który sprzedawał go z konsoli chyba Xboxa 360, czy od PC-ta, już nie pamiętam. No ale wszystko było sprawne, więc teraz kwestia przerobienia tylko tego kabla. Może ja przewinę, żeby tak nie zanudzać. Tutaj jak lutuję. Oczywiście te wszystkie kabelki sobie tutaj cynowałem, żeby później sobie włączyć. No i efekt końcowy po prostu jest taki, że nałożyłem koszulkę termokurczliwą, zgrzałem to wszystko. No i jest jakoś tam połączony ten kabel, także powinien działać bez problemu po podłączeniu do komputera. I teraz sobie przejdźmy do właśnie momentu, w którym go podłączałem do komputera. Ja zrobię na chwilę pauzę. No i dobra, lecimy teraz z filmikiem. Jak... Dobra, lecimy z nagrywaniem tego mikrofonu z Guitar Hero. Jak widzieliście, wcześniej już polutowałem to wszystko, kabel. Dlaczego miałem tak wcześniej zrobione? To już wam wytłumaczyłem. Ok, podepniemy teraz pod USB do laptopa tego Guitar Hero. Zobaczymy, jak wykryje go laptop. Sprzęt podpięty. Figurujemy urządzenie Logitecha. Czy to jest na chipsecie Logitech? Ten Guitar Hero. I zobaczmy. Mamy wykryty. Ha, fajnie. Właściwości. Ok. Czyli Guitar Hero jest na chipsecie Logitecha. Jest konfigurowany i gotowy do użycia. Zobaczmy, co tam wykryło w Windowsie. Wow, Logitech USB mikrofon. To sobie zobaczmy teraz przy okazji panel sterowania dźwiękami. Jak on jest tam wykryty. Co my tu mamy w odtwarzanie? Czy mamy Logitecha? Popatrzcie, najważniejsze jest to, że w odtwarzaniu ta karta dźwiękowa nie jest wykrywana, a w nagrywaniu? W nagrywaniu już mamy mikrofon. Teraz to nagrywam na tych, Plantronixa, ale zaraz się przerzucimy na mikrofon Logitecha. Ale zobaczmy sobie, jakie ma tutaj właściwości. Nasłuchiwanie. Poziomy. Damy na maksa. I coś takiego. Ok. Jestem ciekawy jakości dźwięku, jaka będzie. I teraz zrobimy tak. Ja tutaj
We Fruity Lopsie mam wejście jako mikrofon Plantronics, ale zmienimy sobie na Logitecha, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze ponagrywam na tym, bo pokazuję co i jak. I się potem przełączę, czyli w nagrywaniu jest wykrywany jako mikrofon, w odtwarzaniu natomiast no nie ma żadnego urządzenia. No ale dobra, to jest mikrofon, to tylko do tego on ma służyć. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Widać Logitech, Plantronixy, Realtek, wirtualny kabel, coś od Nvidia jakiś. Dobra. Ja robię pauzę i przełączę po prostu na mikrofon z tego Guitar Hero i zobaczymy, jaka będzie różnica w dźwięku. A podłączę go tak samo tutaj pod te ASIO. Zobaczmy sobie właściwości. FL Studio. Control Panel. Output będę miał na słuchawki. Default i tu będzie tutaj. Tak jak jest. I zaraz się pobawimy. Ja robię pauzę. I zmieniam się na mikrofon z Guitar Hero. Ok, jedziemy dalej z nagrywaniem. Teraz jest już z Logitecha. I tak o, ten dźwięk najpierw mi wchodzi do, widzicie, że on nawet głośno, mogę nawet ściszyć trochę. Okej, zobaczmy tak. Dźwięk z Guitar Hero mikrofonu teraz mi wchodzi do Fruity Lopsa. Input mikrofon Logitecha. Output idzie na wirtualny kabel. I w OBS-ie właściwości input ten wirtualny kabel i wyjście mi idzie na słuchawki. Także jakbym zaznaczył sobie teraz, że odsłuch to będę słyszał na słuchawkach. I tak to wygląda tutaj. No jestem ciekawy jakości nagrania z tego mikrofonu Guitar Hero. Jaka jest jakość? Czy lepsza, czy gorsza, czy może czy mógłby być moim podstawowym mikrofonem do nagrywania? Czy jakość będzie lepsza? Czy przenoszenie tego pasma dźwiękowego będzie szersze? No na pewno jest większa membrana w takim mikrofonie. I taki mikrofon jest już jest, nie pamiętam jakie są nazwy tych mikrofonów, jest pojemnościowy. Okej, okay, ja tutaj zapauzuję filmik, wtrącę swoje 3 grosze. To jest mikrofon dynamiczny. Ten z Guitar Hero jest mikrofonem dynamicznym. Mikrofony pojemnościowe już mają zasilanie tam 48 V. Także tak skoryguję tutaj, tylko że już się doczytałem i mówię, że to jest mikrofon dynamiczny, który posiada po prostu cewkę z membraną. Lecimy dalej. Kurczę, widzicie, już wypadłem z tego muzycznego świata. Tak, już są takie, powiedziałem. Że jeszcze są urządzenia, które dalej mają zasilanie 48 V phantom. I to są właśnie, nie pamiętam jak one się nazywają, czy to są pojemnościowe, czy jak. Musiałbym wpisać po prostu sobie w Google rodzaje mikrofonów pojemnościowe i tak dalej. Ale mniejsza z tym, ważne, że teraz będzie słuchać jak on nagrywa. I tutaj jak widzicie mam ASIO na 0 dB. Nałożyłem sobie nawet limiter w filtrach. Jest expander i limiter nałożony na te wyjście we fruit, z Fruity Lopsa. I teraz go trzymam w ręku, tak jakbym po prostu śpiewał piosenkę. Hello be the name.
No, także zobaczymy, jak się sprawdzi ten mikrofonik. Ja go kupiłem kiedyś za 20 zł od kogoś. Ktoś sprzedawał go chyba z konsoli. On był do konsoli, do Xboxa 360, a jest w Windowsie wykrywany bez problemu. Znowu zrobię małą pauzę, wtrącę jeszcze 3 grosze, zaraz przejdziemy sobie do Firefoxa i zobaczymy z ciekawości, po ile chodzą takie mikrofony na Allegro i OLX. Może służyć jako też jako mikrofon. I w ogóle sprawdzę sobie potem, po ile chodzą teraz takie mikrofony Guitar Hero. Najlepiej oryginalny Guitar Hero. Z tego co teraz sobie tak przypominam, to kiedyś się pytałem, czy to jest oryginał, i mówili, że tak, bo jest wykrywany właśnie w Windowsie jako Logitecha. No i zobaczymy. Ja już będę kończył w zasadzie, bo tu już więcej nic nie ma do pokazania. Jeszcze tylko na koniec mogę pokazać ten panel sterowania, że to jest faktycznie mikrofon Logitecha. Nagrywanie i tu jest widoczny już. Okej, okay. Ja teraz zrobiłem pauzę i mówię z mikrofonu nie Logitecha, ale z Plantronixa. Także jakaś różnica na pewno jest. Na pewno jest. Poziomach ma tylko ustawienie czułości do 100, nie ma nic więcej. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze się ten znowu zrobię pauzę i wydaje mi się, że jest. Ten dynamiczny bardziej czuły. Ja sobie we Fruity Labsie generalnie chyba tam pozmieniam troszeczkę ustawienia pod ten mikrofon, bo jest za mocny sygnał idzie. Także ja kończę nagrywanie na mikrofonie z Guitar Hero, z OBS-em połączony. Być może jest to też jakaś alternatywa na zakup taniego mikrofonu w miarę dobrego, lepszego niż takie słuchawkowe. Jestem strasznie ciekaw, jak to się nagrało, bo teraz tego nie słyszę, tylko widzę tutaj te wszystkie paski, jak chodzą, ale nie widzę, jak to się nagrywa. Dlatego. Dobra, robię pauzę, kończę filmik, przechodzę na Firefoxa i myślę, że to się spoko nagrało. Także ja sobie tutaj włączę Firefoxa. Jesteśmy na Firefoxie, jesteśmy, dobra. Podplayera wyłączę. I teraz sobie zobaczmy, po ile chodzi ten mikrofon Guitar Hero na Allegro. Najtańszy jest za 30 zł. Potem 39. Bardzo długi kabel mają, zobaczmy tego za 30, Anusia 25. Szczegóły dostawy. Wysyłka do Polski. Coś jakieś biedne to jest. Tylko odbiór w punkcie sprzedawcy? Co tu jeszcze pisze? Activision. Activision Guitar Hero. Kierowałem firmy Activision, a to jakiś inny jest. To nie wiem. Nie ma zdjęć tutaj tego. No, widać, że jest chyba inny. Nie wiem, czy to jest oryginalny, tak żebym nie ryzykował chyba. Dużo zależy od jakości wykonania, membrany i samej karty tej dźwiękowej. Lecimy tego za 39. Zobaczmy, czy ma jakieś zdjęcia. Bieda straszna. Jedno zdjęcie też nie wiem, czy bym się skusił. Za ubogi opis 59 zł. I tu już widać, że jest raczej oryginalny. Nagrywa mi to OBS. Ok, dobra. Nagrywa. Tu widzimy, że mamy taki sam jak mój. Warto by było zapytać. Jak jest wykrywany, z drugiej strony jakie jest zdjęcie tego. Jakiś opis jest do tego. Oryginalny mikrofon Guitar Hero do konsoli Nintendo Wii. Popatrzcie się.
Chyba powinien być wykrywany też normalnie w PC-cie, skoro jest USB. No ale od Nintendowi to nie próbowałem, także nie wiem, jakby to działało. Zobaczmy tego od 360 za 70 zł. Też, kurde, strasznie mało zdjęć jest. Lipa jakaś. Dobra, okej, okay. Także na Allegro mamy takie opcje, 70 zł, no 70 zł to już bym, nie wiem, czy bym dał za taki mikrofon, maksymalnie do 5 dych myślę, o przepraszam, 69, zobaczmy sobie teraz na Onyxie, zawężyłem od 10 do 50 zł i tu mamy, o Boże, co to za wynalazek? Otóż nowej karcie. Mikrofon Lips Guitar Hero Rock Band. Czyżby bezprzewodowy? Wireless. No, no. Ciekawe, jaką jakość dźwięku taki mikrofon by miał. Ale tutaj powiem wam, że na takim bezprzewodowym mikrofonie można fajnie kombinować. Co tu pisze? Nie wiem, czy by był, ale też do peceta byśmy go raczej nie podpięli, bo musi być odbiornik. Ale wygląda. Nie wiem, jaką on jest wielkościowo. Czy jest jakiś malutki, czy jest większy. No ale generalnie chyba bym go nie kupił. Za 50 zł, za 31 zł mamy. O, mamy Logitecha. Skąd? Zduńska Wola. I tutaj jest taki sam jak mój, też oryginał. Logitecha. Hero. W pełni sprawny. No, wreszcie ktoś dał zdjęcia. Tak, to jest ten, co ja mam. Także na 100% będzie coś takiego samego jak u mnie. A Logitecha ten układ jest w miarę dobry. Także tak wygląda zabawa z mikrofonem od Guitar Hero. A tutaj w ogóle widzę co to. Aha, spisałem sobie pojemnościowy, a dynamiczny, bo chciałem zobaczyć po prostu, przypomnieć sobie pojemnościowo jak dynamiczny. Gdzieś tu pisało, że pojemnościowy. No właśnie, jeszcze tutaj mogą być jednokierunkowe, dwukierunkowe, wielokierunkowe. Także te mikrofony, takie lepsze, te są fajne. 169 zł. Tu już mamy 319. Chła cholera. Tu za 139. Dla graczy. Chociaż powiem wam, że teraz tak myślę, że już bym się zastanawiał, czy jakbym miał wydać te 5 dych. Czy nie lepiej było dołożyć i kupić jakiś taki, już jakiś fajny mikrofon. Jeżeli chyba bawimy się w streamowanie na YouTubie, to wolałbym mieć coś lepszego. Szczerze mówiąc, pojemnościowy. Tylko zastanawiam się, jak pojemnościowy jest zasilany z gniazdka 5-woltowego. Mam u siebie oczywiście kartę dźwiękową, której na razie nie podpinam, która ma przełącznik na 48 V. No ale nie mam żadnego mikrofonu pojemnościowego. Jeszcze raz się upewnię, że pojemnościowy to jest na zasilanie.
taką mikrofony dynamiczne. No to dokładnie, to jest dynamiczny. Membrana i cewka. No tak, dynamiczny ma tą zaletę, a pojemnościowy. Dobrze, teraz jeszcze raz chciałem pojemnościowy tutaj. Sobie tak czytam teraz. Dodatkowego zasilania fantomowego. Pojemnościowy. Muszę sobie to wbić do głowy. Znowu. Pojemnościowy, a dynamiczny. Dynamiczny nie wymaga zasilania, może być podłączony do gniazda mikrofonowego. Mikrofonowego. W laptopie. Natomiast tutaj ten z Guitar Hero jest łączony z kartą dźwiękową Logitecha. I to by było na tyle. Kończę nagrywanie, bo ile już nagrywam? 22 minuty. 22 minuty na temat mikrofonu Guitar Hero podłączonego do OBS-a. Pozdrawiam, trzymajcie się.